Z nami pan Tomasz Dymanowski, bramkarz Łysicy Bozentyn. Panie Tomaszu, jak pan ceni dzisiejsze spotkanie? Było chyba troszeczkę nerwowo. Było nerwowo, ale to sprowokował sędzia, który nie umiał sędziować. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Szreniawy, druga to zdecydowanie dla nas. Strzeliliśmy prawidłową bramkę, której nie ustał. I tyle. Wydawało się, że pod koniec spotkania uda wam się wepchnąć piłkę do bramki. Nawet strzeliliście, chociaż sędzia jej nie uznał. Czy uważa pan, że zasłużyliście na coś więcej niż porażkę? Zdecydowanie. No. Remis by nie krzywdził żadnej z drużyn. I mi się wydaje, że pierwszą połowę wygrała Szreniawa zasłużenie. Tak samo my drugą wygraliśmy, kiedy umieliśmy szlenia. Strzeliliśmy, to nam sędzia nie uznał. Był pan przez wiele czasu związany z Krzyżostrowiec. Jak pan ocenia ogólnie teraz sytuację? To teraz dość taki medialny temat. Krzo zostało rozwiązane. Jak pan? Krzo nie zostało rozwiązane, bo spółka dalej istnieje. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że zostało zdegradowane do czwartej ligi. I ci ludzie, którzy w tej spółce zarządzają, oni dalej są odpowiedzialni za tą sytuację, do jakiej doprowadzili. No i trudno, a co będzie dalej? No nie wiem. No, czuję, że będą to robić wszystko na przeczekanie, żeby jak najdłużej. Ten klub niby istniał, bo w czwartej lidze znowu nie zgłoszą i zagrają trzy walkowery, spadną o dwie klasy rozgrywkowe, będą mieli A klasę i to z dwa lata jeszcze pociągną. A jaka przyszłość przed pana obecnym klubem? Znaczy my gramy o to, żeby spokojnie się utrzymać w tej trzeciej lidze i mamy taki zespół, że na pewno zasługujemy na to, żeby się utrzymać.